Najtrudniejsze w całym procesie leczenia jest początek, czyli decyzja. Ja swoją decyzję podjąłem w ostatnim momencie, bo w dniu, w którym chciałem się powiesić, ale okazało się, że nie mam nawet na to siły. To pojechałem do poradni odwykowej, bo kiedyś ktoś mi pokazał, i to jest bywa niezwykle ważne, żeby nawet jak człowiek twierdzi, że nie jest chory, to warto mu pokazać, gdzie jest poradnia, gdzie mógłby się zgłosić, jakby uznał to, że nie radzi sobie sam. Dlaczego moment podjęcia decyzji jest trudny? Bo to jest mało zachęcająca decyzja, dlatego że jakie mamy życie? Życie pozbawione satysfakcji. W pracy mnie nie doceniają, żona brzydka, dzieci mnie nie szanują. Jedyna przyjemność, jaką mam, to jest po prostu napić się. I teraz co? Mam z tego zrezygnować? I wydaje się to na początku nielogiczne, ale ja z punktu widzenia swojej 26-letniej abstynencji w tej chwili wiem jedno, że moment trzeźwienia jest niezwykle istotny, ale jest tylko drogą. Do czego mnie to zaprowadziło? Zaprowadziło mnie to do ciekawego, pełnego satysfakcji i radości życia. I to jest trudno na początku tej drogi wymyślić, bo wydaje się, że po prostu przestanę pić, będzie strasznie nudno i tak sobie w życiu, a mnie to zaprowadziło do tego, że moje życie nabrało sensu, stało się ciekawe. Mało tego, żona zaczęła się do mnie uśmiechać, zaczęła mi się podobać, to jest istotne. Dzieci zaczęły ze mną rozmawiać i okazało się, że wszystko gra. I ta perspektywa całkowitej odmiany życia jest niezwykle atrakcyjna, więc nie mówcie mi, że to, że rzucę picie, to jest mało efektowne. To jest po prostu tylko malutki krok w drodze do jakiejś pełnej satysfakcji w życiu. I ja jestem człowiekiem szczęśliwym. Tyle, no. Teraz już wiesz i teraz twój ruch.